Byliśmy szczęśliwcami, że otrzymaliśmy dofinansowanie z programu Polski Ład na realizację dwóch projektów. Pierwszy projekt na blisko 8 milionów złotych. Pierwszy projekt to jest budowa wodociągu do miejscowości Wólka Plebańska. Wartość projektu 2,5 miliona, dofinansowanie 95% i jest to budowa sieci wodociągowej prawie 8 kilometrów z wyprowadzeniem przyłączy do granic działek mieszkaniowych w tej miejscowości. Wodociąg biegnie przez tereny dawnego lotniska. W przyszłości także i MON będzie mógł się podłączać do tego zadania. I myślę, że ten wodociąg był bardzo długo oczekiwany przez mieszkańców Wólki Plebańskiej. W końcu następuje jego realizacja. To jest bardzo potężny zastrzyk w realizacji zadań wodno-kanalizacyjnych. I to zadanie, powiedzmy, jest w tym momencie na etapie rozpisania przetargu na wykonanie. Tak, dokładnie. To zadanie jest w tej chwili już w przetargu. Już mamy wszelkie pozwolenia, mamy projekt, mamy pozwolenia. Jest to zadanie, które wchodzi do realizacji, no nazwijmy to na wiosnę. Drugi wniosek, który dostał pozytywną ocenę, to jest wniosek na budowę dróg gminnych wraz z całą infrastrukturą techniczną. Wartość tego projektu to kolejne 5,5 miliona złotych, też dofinansowanie w 95%. I zakres zadania to jest tak, budowa dróg między innymi w Czosnówce z całą infrastrukturą wodno-kanalizacyjną, w formule oczywiście zaprojektuj i wybuduj. I mogę nawet powiedzieć, że tam chodzi o ulicę Jodłową, ulicę Spełnionych Marzeń i ulicę Grabową. Kolejną drogą to są drogi w Słowacinku Starym, Słowacinku Nowym, w Porosiukach oraz w Rakowiskach budowa ulicy Szafirowej, Diamentowej, Konwaliowej, Perłowej. Razem 4,5 kilometra dróg wybudowanych od podstaw dróg asfaltowych. Myślę, że to będzie duży też zastrzyk gotówki zewnętrznej w realizację poprawy dróg gminnych.